Witam wszystkich. Jak już mówiłem wcześniej, no pada. Poniedziałek, mokro, pada. Teraz na chwileczkę przestało. Wyszliśmy z Adamem do ogrodu, zobaczyć jak coś, co się dzieje. Groszek zielony nam pięknie, groszek. Fasolka zielona nam pięknie rośnie. Dynie rosną. Troszkę zelżała ta pleśń, ale dalej się pojawia. No, a dzisiaj zrobimy w domu chipsy z jarmużu. Do tego nam jest potrzebny oczywiście jarmuż. Jarmuż. Musimy podwirować. Podwirowany jarmuż Micha. Mniejsze kawałeczki, nie za małe. Łodygi twarde muszą być usunięte. Cyk. Musimy to namoczyć w oleju. Dobrze wymieszać. Żeby liście były pokryte olejem. Można olive oilem, ale robi się bardzo, bardzo gorzkie. Jarmuż jest sam w sobie trochę gorzkawy. Szczególnie łodygi, jak wiem, łodyg, same miękkie liście. Wywalamy na blachę. Rozkładamy. Pięknie, ładnie. Dajcie mi wytrzeć ręce. Trochę sezamu. Trochę soli. I wrzucamy do piekarnika na 25 minut. Na 75 stopni. 25-35, zależy wszystko ile macie na blasze, jak to będzie wszystko wyglądać. Leci. Pięknie, ładnie. 30 minut w środku. 175 stopni bez termoobiegu. Upa! Zawsze piekę z czymś innym. Jest gotowe. Spróbujmy. Super sprawa. Gotowe. Zdrowe chrupki. Do filmu. Do zupy. Do czego sobie tylko życzycie. Bardzo smaczne. Super eleganckie. Chrupiące. Rewelacja.